Największe skandale w życiu Maji Chyrzy, szokujące fakty. Maja Chyży, znana piosenkarka, opowiedziała niedawno o swoim życiu z dorastającymi synami i kontaktach z byłym mężem, Grzegorzem Chyżym, podczas wywiadu udzielonego portalowi Pudelek. Jej synowie, Wiktorek i Aleksander, właśnie skończyli 12 lat, co otworzyło nowy rozdział w życiu matki w rozmowie z dziennikarką Pudełka. Mają Chyży przyznała, że życie z dwoma nastolatkami może być wyzwaniem. Chłopcy, choć kochani, wchodzą w wiek buntuczny, badając granice i testując matkę. Jednakże Maja troskliwie opowiadała również o swoich młodszych córkach, Zośce i Antoninie, których relacje z nią również ewoluują wraz z ich rozwojem. Kropka, co do kontaktów z byłym mężem, Maja Hyży podkreśliła, że utrzymuje z nim kontakt, szczególnie w kwestiach dotyczących wychowania dzieci. Nie uniknęła również tematu operacji plastycznych, wyrażając swoje zdanie na temat nadmiernej poprawy urody. Zdecydowanie preferuje naturalność i nie jest zwolenniczką drastycznych zmian wyglądu poprzez operację kropka, mimo że życie osobiste ma hyży pozostaje dość prywatne, to jej szczerość w rozmowie z mediami pozwala fanom lepiej poznać ją jako matkę i osobę publiczną. Jej podejście do rodzicielstwa i naturalnego piękna wyraźnie przemawia do wielu osób, inspirując je do akceptacji siebie takimi, jakimi są kropka opowieść majichyży o życiu z dorastającymi synami i młodszymi córkami oraz jej podejście do naturalnego piękna z pewnością zyskała uwagę fanów. Jej otwarta postawa wobec trudności wychowawczych oraz wyraźne stanowisko w kwestii operacji plastycznych mogą inspirować wiele osób do akceptacji siebie i swojego wyglądu. Choć życie prywatne piosenkarki pozostaje w dużej mierze niedostępne dla mediów, to jej szczerość podczas wywiadu daje nam lepszy wgląd w jej codzienne doświadczenia jako matki i osoby publicznej. Może to również pomóc w obaleniu mitów dotyczących ideału urody i pokazać, że prawdziwa piękno pochodzi z akceptacji siebie i swoich naturalnych cech.